Hej, cześć, witam Was w takim odcinku informacyjnym, a to jest takie na szybko, mogę Wam powiedzieć. Kurde, ale się to buguje, zobaczcie. Ale takie nieogarnięte to zrobię na szybko. Mamy Amnezję Dark Descent za darmo. Coś tu jest nie tak, bo to już jest jakby przeze mnie wykupione. Łol, co ten się z tym buguje? Wpisujecie sobie Amnezję Dark Descent i ją pobieracie za darmo do godziny tam bodajże 10, tak? Do jutra, godziny 10 i macie bezpłatną, darmową wersję Amnezji. Tak, pierwsza odsłona chyba ta najpierw ta początkowa, która otworzyła w ogóle produkcję Amnezji. I zastanawiam się teraz tylko, czy nie wyrzucić serii. Nie wiem, czy chcecie Amnezję. I tak już chyba dobrze wiecie, że mam trochę tych serii na głowie. Miałem wam coś dzisiaj nagrać, ale słuchajcie, no czasu mi brakuje, nie wiem jak mam ogarnąć. Niby tu nagrywam z pewną osobą z Primo te nagrania, robię zapasowe odcinki, ale no też ciężko jest mi wrzucać te nagrania, bo jak wiecie, czasu mam mało. Nie wiem, musiałbym jeden weekend poświęcić totalnie na to, żeby wszystko zmontować i mieć już zapasówki, żeby to wszystko też wrzucić. I tak jak powtarzam, nie to, że już się wypaliłem, że nie ma co nagrywać, bo no troszeczkę ten czas został mi nie tyle co odebrany, co po prostu zmienia się ten mój wolny czas nagrywania. Co nie znaczy, że rezygnuję, ale dobra, mniejsza z tym. Amnezję macie za darmo, pokazałem wam dowód na to, że faktycznie jest bezpłatna wersja. I jeszcze kilka informacji zanim skończę. Tak, aktywność upadła, bo komentarze bardzo rzadko teraz zostaje. Możecie wyrazić chęć pisania komentarzy lub zapytania, co chcecie, żebym wrzucił jako następny materiał. To mogę po prostu wrzucić, wiem, mam Wiedźmina, Skyrima, dwie części Assassina, do tego jeszcze mam te Pokémony całe. Tak, nie wiem, czy was ta seria nie drażni na moim kanale. Zawsze możecie wyrazić szczerą opinię, że nie chcecie już więcej. Wtedy możemy to jakoś już prywatnie przedyskutować. No i dojść do konsensusu. No i tak jak mówię, ta aktywność mogłaby wzrosnąć. Nie wiem, coś trzeba było jeszcze innego wrzucić. No, napiszcie też jakieś pomysły. A z tą amnezją to też możecie się podzielić opinią. Jak nie, to po prostu sobie pogram sama, bo z dziewczyną w amnezję. Zobaczymy, czy ta gra jakoś nas wciągnie. Ja szczerze mówiąc nigdy nie grałem w amnezję, więc tym bardziej mógłbym się już przekonać, czy faktycznie gra jest godna w ogóle zagrania i kupna następnej odsłony. Ale fajna okazja, powiem szczerze, fajna okazja, żeby poznać tę grę z bliższej strony. To tyle z mojej strony, więcej już nie będę mówił. To co wrzucę na następny materiał to będzie. Piszcie komentarze, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na no jo!